Kiszyniowie trwają uroczystości 30-lecia niepodległości Mołdawii. Uczestniczy w nich prezydent Polski Andrzej Duda. W ostatnim dniu wizyty w Mołdawii prezydent Polski wziął udział w ceremonii złożenia wieńców przed pomnikiem Stefana III Wielkiego w Kiszyniowie, uznawanego za najwybitniejszego władcę średniowiecznej Mołdawii. Sprzed pomnika Stefana III Wielkiego Andrzej Duda udał się na uroczyste obchody Dnia Niepodległości na plac Wielkiego Zgromadzenia Narodowego. Przy okazji uroczystości 30-lecia niepodległości Mołdawii Andrzej Duda miał prowadzić rozmowy z prezydentami Mołdawii, Rumunii i Ukrainy. W drugim dniu zagranicznej wizyty Andrzeja Dudy będą akcenty polskie. Po południu prezydent będzie spacerował ulicą Lecha Kaczyńskiego. Złoży wieniec przed tablicą upamiętniającą zmarłego poprzednika i ofiary katastrofy smoleńskiej. Odwiedzi również bibliotekę imienia Adama Mickiewicza. Z kolei późnym popołudniem w ambasadzie polskiej w Kiszyniowie Andrzej Duda spotka się z Polakami mieszkającymi w Mołdawii oraz przedstawicielami lokalnych środowisk intelektualnych i biznesowych. Tam zaplanowano wręczenie odznaczeń.